Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółki Mieszkaniowej. Proszę Państwa, zbliżają się jesienne wieczory, ale ta jesień jak zwykle rozpoczyna się świętem wszystkich świętych, dniem zadusznym. I my, podobnie jak inne sale koncertowe, chcieliśmy przypomnieć artystów, którzy odeszli od nas i zazwyczaj w różnych domach kultury, w salach koncertowych organizowane są tak zwane zaduszki. My organizujemy różne koncerty, od muzyki poważnej, poprzez muzykę rozrywkową, poprzez muzykę ludową. Organizowaliśmy również koncerty o charakterze jazzowym. Występował u nas taki zespół Andrzeja Mazura, Lublin Jazz Revival, zespół jazzu tradycyjnego. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać również muzykę jazzową, którą przygotował zespół w międzynarodowym składzie. Zobaczymy taki zespół Goran Larsen Jazz Quartet. W dzisiejszym koncercie zaduszki jazzowe poświęcone pamięci Janusza Muniaka wystąpią Goran Larsen, saksofonista ze szwedzkiej Uppsali, Wojciech Sanocki, pianista, Jarosław Michaluk, kontrabasista z Białej Podlaskiej, organizator podlaskich festiwali jazzowych i prezes Bialsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Na perkusji usłyszymy Radosława Żyłę, absolwenta Akademii Muzycznej w Białymstoku i pedagoga w szkołach muzycznych. W programie usłyszymy utwory wybitnego krakowskiego saksofonisty Janusza Muniaka. Proszę Państwa, muzycy przyjechali do nas prosto ze Śląska, tam w Świętochłowicach Śląskich też koncert podobny się odbywał, a dzisiaj gościmy u nas w sali Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przed Państwem zespół Goran Larsen Jazz Quartet. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo. Jak się masz? Dobrze? Very nice. Well, my Polish is a few words here and there because I've been so many times in Poland. Thank you.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.
Thank you.